mieliśmy też bardzo, bardzo dobrych zawodników, tacy jak Golański, Bonin, Piechna, Kaczmarek, to zawodnicy, którzy wtedy w tamtym czasie obijali się o kadrę Polski. Myślę, że ta drużyna, którą mieliśmy wtedy, była jedną z lepszych drużyn w Koronie. Mogę to śmiało powiedzieć. Graliśmy bardzo fajną piłkę ofensywną. Mało co, która drużyna przyjeżdżała na Kolporter Arenę wtedy i wywoziła jakieś punkty. I tak jak mówię, na pewno bardzo, bardzo, bardzo miło wspominam ten okres i też jeden z lepszych okresów w mojej piłkarskiej karierze, bo na pewno tam się bardzo też piłkarsko rozwinąłem. To już było widać wtedy, że Grzegorz już ma dużo umiejętności piłkarskiej i potwierdził to zarówno w Koronie, jak i potwierdził to tutaj w Łęcznej. Bardzo fajnie złapaliśmy kontakt, mamy kontakt do dzisiaj, jest bardzo moim dobrym przyjacielem i mam nadzieję, że może jeszcze kiedyś nasze drogi piłkarskie się zejdą. Bardzo porządny facet, jak to się mówi, zarówno na boisku, jak i poza nim. Super człowiek. I na pewno to też było jakimś tam fenomenem, że od okręgówki czy od A-klasy, już nie pamiętam jak to było dokładnie, ale zdobywał co roku koronę Króla Strzelców, powołanie do kadry Polski, na pewno jego spełnienie marzeń. No i super, super, że miałem okazję z nim pograć, miałem okazję z nim trenować i na pewno to on swoją ciężką pracą pokazał, że można osiągnąć dużo, jeśli tylko się pracuje, jeśli się tylko marzy. No, kiełbasy niestety nie miałem okazji spróbować, bo jak przychodziłem, to Grzegorz już, ta kiełbasa już się nie zajmował, miał już skład węgla i kiedyś z kolegami pojechaliśmy tam do niego w odwiedziny i widzieliśmy, jak on rozwozi ten węgiel, jak się tym zajmuje i na pewno naprawdę to była też, oprócz piłki, to była też jego na pewno pasja.